No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Cheveral z tej strony. Shadow of Rose na moim kanale, dodatek do Resident Evil Village. Zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczcie, co zauważyłem. Zobaczcie, co zauważyłem. Mam nadzieję, że nie będzie już problemów, jeśli chodzi o OBS-a. Dobra, mamy możliwość pójść na górę. Jak mamy możliwość pójść na górę... Może coś ciekawego tam nas czeka, co? Dressing room, ok. Weź jednooki klucz. No i fantastycznie, jak najbardziej zrobię to. Jak najbardziej zrobię to tam. O, panie kolego. Panie kolego. Co my w ogóle mamy? Poczekalnia, hol główny, biblioteka, dobra. Atelier. Ja się nie wpierdzielił gdzieś. Co ty gadasz? Patrzcie, otworzyłem to. No i elegancio. To teraz mam przejście przynajmniej. Ty, no to tak, to ja się mogę bawić. Jeszcze dawajcie to. O, i co mi to da? Amunicja do pistoletu. No i fantastycznie. Ja tylko czekam, aż będzie serdeczna strzelbusia. Jak będzie serdeczna strzelbusia, wtedy się będzie działo. Nie będę imał się żadnej istoty tutaj. Dobra, easy peasy. Easy peasy. Ale wała, tu mi, tu jeszcze coś takiego wisi, co ja nie mogę nic z tym zrobić. Dobra, czyli muszę odblokować coś. Nie, no boję się troszkę tutaj wchodzić. O, dzień dobry. Chemikalia. Co mamy? O. Jezu, błagam cię, proszę, że to nie... Nie, powiedz mi, że... Drapieżcy stoją w jedności, każdy z nich patrzy na swoją ofiarę. To jest drapieżca. To jest drapieżca. Okej... Obraz jest przytwierdzony, czyli tutaj muszę... jakiś obraz wrzucić, żeby... To mi to daje coś? Nie. Może tutaj coś mamy? O jasna dupa, dobra, czekaj. Obraz jest przytwierdzony. Dobra, czekaj chwilę. Wilk pewnie chce owce. Pająk pewnie chce muchę. A żabę chce rerekumkum. Ten patrzy na motyla. Ten patrzy na to. A i tak zdecydowanie brakuje mi kogoś, kto czeka na żabę. Nie mam. Nie mam nic. I muszę po prostu poszukać dalej. Ale jeszcze, moi drodzy. Jedną rzecz muszę zobaczyć. Muszę tą mapę zobaczyć. Ki. Teraz tak, hall 2F. Tutaj jest... Tu idę do końca. No tak, no ale ja tam nie przejdę, nie? Bo to jest tak... Tu, w prawo i tam. No, ja tam nie przejdę. Ja tam nie przejdę, bo jest przecież to... porozpierdzielane, nie? Nie, tutaj nic z tym nie zrobię.
Czyli chyba to jeszcze za wcześnie. Ale z drugiej strony... że to nie powinno być przyblokowane. Zastanawiające to jest. Zastanawiające jest. Coś mi umyka. Coś mi umyka, tylko jeszcze pytanie. Co? Tutaj nic mi to nie da, że ja wrócę. Chyba, że gdzieś tam w bibliotece było zdjęcie jakieś. No, teoretycznie jest. Ale to nic, co by mi mogło pomóc w mojej sytuacji. Wydaje mi się, że jest troszkę to bardzo nieintuicyjne teraz, wiecie? Krążę i nawet nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Przejdę sobie jeszcze tędy. Przejdę sobie jeszcze tędy i... i nic mi to nie da. Tak samo tutaj nie widzę żadnego zdjęcia, ani chociażby możliwości wzięcia tego. Dobra, moi drodzy, żeby po prostu nie przynudzać, to za dwóch, nie? No pięknie. No pięknie, pięknie, ale co mi z tego? Co mi z tego? Co mi z tego, że ja tutaj przyjdę, co? Czekaj, może jeszcze ten tutaj coś miał. No nie, no też nie miał. Jaja, koko, jumbo, jaja, je. Dobra, wiecie co, to jest masakra. No dobra, tutaj i tak mi nic to nie da. Badaj. Te potwory zagoniły mnie tutaj. W ogóle masakra, ty, no trzeba było do góry popatrzeć. Jak mogłem na to nie wpaść? Gdzie on może być? Oczywiście internet jak zawsze pomocny. Jednooki klucz miał być gdzieś tutaj, ale nie ma go w tym pokoju. Musi być gdzieś w pobliżu. Okej, czyli szukamy jakiegoś jednookiego klucza. Nie idź, zbyt słaba. Okej, dobra. Za kominkiem. No, powiem wam, że gościu chyba... chemikalia. Tatuś zawsze o nas dba. Tatuś zawsze o nas dba. Zaś pewnie znajdę... Zaś mi klatkuje. Co jest z tą grą czasem nie tak? Dramat. Dramat. Flakon wariant RW2. Looks like there are more of these. Oj, powiem wam, że nie lubię po prostu tej gry. No nie lubię. Nie lubię. Spadam stąd szybko. Żebyście nie musieli się męczyć.
I patrzcie, i wyszedłem tylko z tego pomieszczenia i jest git, nie? Wyszedłem tylko z tego pomieszczenia i jest git. Jakie to jest dziwne. Gałązka białej szałwi, a po co to mi? Otwórz mnie następnie. Co? Część mocy mu tak grzybni. Okej. Dobra, wiem o co chodzi. No to lecimy z tematem. Zdecydowanie pozwala mi to headshoty strzelać, nie? Zdecydowanie pozwala mi to headshoty fajne strzelać. Ja nie wiem, czy ja muszę z nimi walczyć, nie? Ja chyba nie muszę z nimi walczyć. O. Fuck. Dobra, biegusiem w tondo. Dobra, i co mi to teraz daje? Co mi to teraz daje, że ja ogarnąłem tą... Ty, ale jeżeli... Zaraz. Skoro to jest takie proste... Czy ja mam teraz iść, kurde, w tamtym kierunku? Przez jadalnię do kuchni? Czy może przez salon? Jednooki klucz. Czekajcie, zobaczmy jeszcze dziennik. Dziwnego flakonu pokrytego kryształem, kiedy skupiłem takie... Okej, terdzenie. To już mamy. Nowe. Więcej tych stworów. Dokumenty. No i dobra, i generalnie dalej nie wiem, gdzie mam iść. Hehehue. Nie powiem, że mi to nie przeszkadza. Bo oczywiście, że mi to przeszkadza. Czegoś tutaj nie... O nie! No matko i córko, panie kolego. O Jezu, za dużo. Teoretycznie może powinienem tędy pójść, nie? Skoro ten... Jednooki klucz.
Dobra, czyli możemy teraz iść na dziedziniec i otworzyć ten klucz cholerny. Kontynuując wcześniejsze ustalenia, zakłócenie autoinduktorów wewnątrz sieci mu tak żywnie destabilizuje pleśń. Zakłócenie może się rozprzestrzenić. Dobra, czy my tu coś mamy, jakąś amunicję? No oczywiście, że mamy. Dobra, mordzie, lecimy tam. I ja mam nadzieję, że uda mi się w końcu zrobić przerwę w takim konkretnym... Czekaj, tu już byłem, ale mnie interesuje coś innego. Nie, dobra, nie ma nic. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić przerwę w takim miejscu, gdzie będę mógł zasejwować i zakończyć odcinek, bo... Troszkę mnie wkurzył ten OBS. Czas przerwę zrobić. Czas przerwę zrobić i ten. Bo nie planowałem naraz ograć tej gry. Chociaż wiem, że ona długa nie jest, zdecydowanie. Znaczy, wiecie, problemem, problemy by zniknęły w gruncie rzeczy, jeżeli podejrzewam, bym nagrywał przy pomocy drugiego kompa, nie? Albo... dosyć mocno zjechał z... Dosyć mocno zjechał z tego... Z detali, nie? I can't not push myself. Ale w gruncie rzeczy to jest ten. No way! I can't stop now. I've come too far. As careful as I can be. Ale prawda jest taka, że to nie jest aż tak częste. No, w tej grze dobra, w tej grze to, no, to też co innego. Czekaj, my idziemy do miejsca, gdzie jest ten jednooki bandyta, czyli do końca i w prawo. Ciekawe, czy będzie jakaś kolejna walka. No nie mam za bardzo możliwości... Proszę bardzo. Nie mam za bardzo możliwości walczyć. Ty, potrzebuję takiego białego gówna, nie? Nie ma tutaj gdzieś tego? Coś tego? Nie, no raczej nie ma. Dobra, Szebi, nie ten, nie przedłużaj. The next mask, however, won't be nearly as easy to get your grubby paws on. What's that sound? Zaś ten cholerny potwór. To jest chyba ten lepszy potwór, nie? Ja znając życie to... Wow. Znając życie to będę mógł... albo musiał z nim walczyć. I wcale mnie to nie nabawa optymizmem. Bite w Galerii Rozpaczy. Wybitna wystawa nielicznych, którym udało się zdobyć przynajmniej jedną maskę. Okej. Okay. No, jakbyście nie skumali, nie? To tutaj po prostu są wszystkie te Rose, nie? Które próbowały drugą maskę zdobyć. Zamknięto od drugiej strony, no jak żeby inaczej. Tam coś mamy, tu będzie pewnie też zamknięte. A jak? Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem gdzieś tu. Okej. O, jest biała ta. Biała szałwia. Przyda się. Tu nie wiem nawet co jest napisane, ale spoko. Ciśnij. O, masz. Dobra, jakaś zagadka. Choć niedawno utonęłam, urządlenie strzał mnie piecze. Powiesili mnie już dawno, lecz wciąż wszystko czuję. Ani pierwsza, bądź ostatnia, ostatnia... Okej... Okay. To jest to. Tu jest ostatnia klinga. A tutaj jest to. A jeszcze tutaj coś mamy. Tu
To mnie dusi, dobra. Jeszcze raz przeczytajmy. Czyli tak, utonięcie, strzały. Utonięcie, strzały, powieszenie, Klinga. To jest tak. Utonięcie, strzały, duszenie i ostatnia Klinga. No i co w związku z tym? W związku z tym, że to nie to. Dobra, czyli tak, utonięcie. Albo i strzały. Nie, to nie były strzały, dobra. Ale dupa. Dobra, utonięcie. Strzały. Teraz tak zróbmy. Nie. Dobra. Reset. Matko i córko. Utonięcie. Strzały. Strzały. Wieszanie. Oj, Klinga. Czemu wtedy się świeciło, a nie ten? Utonięcie. Strzały. O. Klinga. To się zapaliło. Czy ja właśnie idę do piwnicy? Czy to jest ta piwnica, o której była mowa wcześniej? Nie, powolutku. O proszę, teraz nagle umiesz schodzić po drabinie. Te, ale prawdę powiedziawszy, całkowicie odwrotnie rozumiałem tą zagadkę. Wydawało mi się, że Klinga była ostatnia. Ale może właśnie to nie ostatnia Klinga, tam był tekst. Więc amunicja do pistoletu. Dobra, mamy troszkę pistoleciaków. Może mi się... Wiecie co, dawno już nie pisnąłem. Nie wiem, czy to jest... Srebrna maska jest w moim pomieszczeniu na tyłach. Jestem tak blisko. I znając życie... Znając życie, jak wejdę do tego pomieszczenia... Jak wejdę do tego pomieszczenia, to kurde się okaże, że... będzie lagowało tak nagranie, że ja pierdolę. To ja go chyba muszę w tondo zrobić. Ale on jest brzydki. No jeżeli podejdzie tutaj, zablokuje mi przejście tam.
pięknie to zrobiłem, co? Chyba się gościu wkurzył. O nie, nie! Nawet wiem, co mam zrobić. Dobra, udało się. Nienawidzę, a jeszcze mówiłem, że nie lubię, jak oni kurde od tyłu zachodzą, nie? Dobra, idziemy. O, jest maska. Co ty gadasz, bomba rurowa? Ha, 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 ha. Dwie maski z głowy, została jedna. Ale mi pizdnął. Dobra, spierdzielamy stąd. A jeszcze jedno. To sobie użyję. Fuck! Zginę. Zginę jak nic. Muszę z nimi walczyć, no to mi powiedział Ethan, nie? Znaczy, ja nie wiem, czy to jest Ethan, ja go tak sobie nazywam, no ja jestem samotna tutaj, boję się. No, no tak, no oczywiście. Kalia, czy ja mogę jakąś apteczkę walnąć, albo cokolwiek, wytwarzanie? No mogę amunicję do pistoletu, też może być. Zamknięto od drugiej strony, god damn it. To będę szedł pewnie tędy. Tak, mam maskę. Jest, sejwuś! I got it, but just barely. This ugly brute turned up. No shit! I can't fight something like that. I'll take all the help I can get. Okej. Biała szałwia, no ale okej, no i spoko. I co? 10 amunicji do pistoletu. Cudownie. Dobra, ale moi drodzy, bo to... Apteczka. Czyli ja tak czy inaczej muszę z tym powalczyć. Ja pierdzielę. Oczywiście walimy, niech będzie zapis na ten, każdy oddzielny. Moi drodzy, 30 minut minęło, a ja się z wami żegnam. Nie, powiem wam szczerze, troszkę mnie ten już zmęczyło ogrywanie tego. Już 1,5 godzinki tutaj siedzę i no...
Czas najwyższy. To już wystarczająco tutaj spędziłem grozy chwili i wszystkiego, co doprowadza do łez mnie i mój zmęczony organizm. Dobra. Zapraszam na Days Gone i zapraszam na The Forest. Zapraszam na American Truck Simulator i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral. A i sorry, jeżeli komuś uraziłem tym zacięciem się tam materiału, ale tak to u mnie jest. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.